Zenek Martyniuk planuje zrobić wszystko, aby jego wnuczce niczego nie brakowało. Wokalista zdecydował się więc pomóc synowi w wyjściu na prostą, jednak postawił mu bardzo stanowczy warunek. Bycie dobrym dziadkiem jest ewidentnie dla piosenkarza najważniejszą życiową rolą. Zenek Martyniuk należy do grona najbardziej znanych wokalistów disco polo w naszym kraju. Postać gwiazdora nigdy nie kojarzyła się opinii publicznej z burzliwymi skandalami obyczajowymi, co w ostatnim czasie uległo zmianie. Wszystko przez postawę jego syna, a konkretnie problemy Daniela M. z narkotykami, policją oraz młodą żoną. Niespodziewanie mężczyzna zdecydował się powrócić do rodziny i naprawić relacje z partnerką. Powodem tych działań miał być stanowczy wpływ znanych rodziców. Zenek Martyniuk chce, by jego syn stanął na wysokości rodzicielskiego zadania. Nie oznacza to jednak, że wokalista disco polo nie chce pomóc dziecku wyjść na życiową prostą. Informator z otoczenia rodziny Martyniuków opowiedział w wywiadzie dla Faktu o decyzji podjętej przez gwiazdora. Ojciec zaproponował Danielowi pomoc finansową, jeśli ten wreszcie się ustatkuje i zajmie rodziną, która na niego czeka. Danielowi wcale nie było śpieszno do rodzącej żony. To bardziej dziadkowie wyrywają się do wnuczki. Daniel nie pracuje, nie ma żadnych oszczędności, a rodzice dawno nie mają na niego wpływu. Chyba zaszantażowali go, że jeśli się nie zmieni, odetną go od pieniędzy. A jemu zależy teraz na otwarciu nowej knajpy w stolicy, ujawnił przyjaciel rodziny Martyniuków, czym naprawdę zadziwił licznych fanów gwiazdora disco polo. Zenek Martyniuk postawił synowi stanowcze ultimatum, jak donosi Fakt, prowadzony przez Daniela w Białymstoku. Pub został już wystawiony na sprzedaż. Jeśli młody mężczyzna będzie chciał rozkręcić nowy interes, rodzice nie zamierzają pomóc mu bezwarunkowo. Będzie musiał powrócić do domu i zająć się żoną oraz nowonarodzonym dzieckiem w należyty sposób. Chcą mu pomóc, ale postawili warunek: ma zadbać o swoją rodzinę. Oni są ciepłymi ludźmi, bardzo rodzinnymi, ale przez karierę Zenka nie mieli wystarczająco czasu dla syna. Teraz chcą to wynagrodzić i jemu, i jego córce, wyznała także osoba z otoczenia Martyniuków, którzy wyraźnie przejęli się rolą dziadków.